Hello everybody, hello ACDC family, good morning, buongiorno, bom dia, doberdan, guten tag, dobry den, bonjour, dzień dobry, ja mam niezmiennie na imię Jacek i piąteczka dla was wszystkich kochających rock and rolla, gitarę, riffy oraz solówy ACDC. No to mamy kolejny odcinek, a w nim Up to My Neck in You. Z płyty Powerage, czyli cały czas jesteśmy w klimacie Powerage, bo ostatnio przecież przerabiałem dla was Cold Hearted Man. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę wybór zawsze jest ciężki z tymi kawałkami, do którego podejść w następnej kolejności, ale tym razem mi to ułatwiliście, bo w komentarzach pojawiło się właśnie wielokrotnie to zapytanie o ten kawałek. Gdzieś tam nawet padła szczególnie propozycja o solówkę, o zrobienie tabulatury solówki w tym kawałku. I pomyślałem sobie, no dobra, odpuszczam. Robię to fajny, rock'n'rollowy, dosyć prosty, jak na repertuar AC/DC kawałek. No i co? No i tu się okazało nagle, że kurczę, no fajnie, riffy, wszystko fajnie, to jest rock'n'roll, ale z solówą, powiem wam szczerze, no to trafiłem na, kurczę, głaz piekielny. No, tak, ona się wydaje, naprawdę, uwierzcie mi, jak się jej słucha, że jest taka lekka, zwiewna, i prosta, i prosta do zagrania, ale kiedy się bierze instrument i się z tym zmierzasz, no to bracie, powiem ci szczerze, że kurczę, naprawdę twarda skała i trochę się nad tym napociłem, ale udało się, w końcu to mamy, mam tą tabulaturę, mam nadzieję, że jest ok, ale to sami już ocenicie. I coś jeszcze chciałem dodać, oczywiście, aha, właśnie a propos tabulatur, bo to z kimś rozmawiałem w komentarzach, ktoś zwrócił mi tam uwagę, podał mi sekundy, że tam jest jakiś błąd i tak dalej. I rzeczywiście ten błąd tam jest. To oczywiście wynika czasami z mojego pośpiechu, czasami też z mojej niedoskonałości, bo po prostu ja też nie zawsze wszystko wysłyszę pewnie, ale to dobrze, że zwracacie na to uwagę i też właśnie rozmawiając w tych komentarzach, mówiłem o tym, żeby i teraz wam też to mówię, jeżeli takie rzeczy widzicie i wam się chce, to zaznaczcie to w komentarzach, jakąś zróbcie jako jakąś korektę czy coś takiego dla innych słuchaczy i zaznaczcie, w jakim to się dzieje tam po prostu przedziale czasowym. I to będzie ok, zero z mojej strony obrazy, jak najbardziej. Mówię, nie jestem doskonały, też to wszystko wymaga dużo pracy, dużo czasu, też jest jakiś pośpiech, więc pewnie się będą pojawiać takie myki, ale chodzi o to, żeby to ogólnie w całości no, przedstawiało jakąś tam po prostu dla was wartość edukacyjną w tej grze na gicie. No i tyle. I co jeszcze? Jeszcze coś chciałem dodać. Przede wszystkim to, że dziękuję bardzo za oczywiście nowe subskrypcje, nowych gości na naszej platformie, członków naszej rodziny AC/DC Family. Super, że jesteście z nami. Kręcimy to wszystko dalej razem, a Jaca się już właściwie zamyka na kutkę. I co mówi Jaca? Jaca mówi... Come on, let's go and fire! See you.